Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Profi i gramy dzisiaj w Tomb Raidera. Co nam tu zostało? Zostało nam do odkrycia tutaj ten obszar, bo można tutaj przeskoczyć. Został nam tutaj cały ten kompleks do odkrycia jeszcze. Tu jest grobowiec, do którego można wejść, ale niestety nie mam liny, żeby tam się dostać w tej chwili. Tu jest jakaś jaskinia. Jest jeszcze jakaś skrzynia. Fresk jest jeszcze jakiś, który przeoczyłem. Więc sobie go teraz odkryjemy jeszcze. Ten obóz jest tam daleko pod spodem i tę jaskinię jeszcze bym zbadał. Ale z tego co pamiętam, to chyba do tej jaskini nie ma wejścia na razie. Ten fresk tam przeoczyłem, zaraz sobie go odkryjemy ponownie. Nie jest żaden problem. Jak już wiemy, jak tam wejść. Okej. Do wysoko weszła. Chyba, że to jest wyżej. A, to jest gdzieś tutaj. A, okej. Okay. Już wiem, gdzie on jest nawet. I tak muszę wejść jedno piętro. Do góry. Jeszcze. Żeby móc zeskoczyć na to. Ale to tak jak mówię, to nie jest żaden problem tutaj wejść. Tutaj jest, dobra. Ty jako pierwsza zaświeciłaś gwiazdę postępu. Ku chwale kosmonautów. Okej. Okay. I mapka. Jeszcze to miejsce. To mi się wydaje, że to jest na górze i ja tam nie mogłem po prostu wskoczyć. No bo po prostu nie mogłem tam wejść. A, no dokładnie. Ta jaskinia jest tutaj zamknięta. Nie mam jak jej na razie rozwalić. Dobra. Skoro to już jest wszystko ogarnięte, to idziemy do sklepu z opatrzeniem. Czyli tak w sumie to na obecną chwilę z tego co mogłem tutaj po... otwierać i tak dalej. Zrobiliśmy już wszystko. Czekajcie, jak tu się wchodziło. No dobra. Dobra. Mi się nie chce teleportować, bo to będzie pewnie dłużej trwało albo tyle samo. Nie ma sensu. Jeżeli mogę po prostu tutaj wejść. No. Dobra. No, może tam mi wymaga z takiego, ale tutaj jest inna alternatywna droga wejścia. W tej chwili, która się nie zawaliła, więc to nie ma problemu. Dobra, gdzie to było tam na górze? Więc tutaj nie ma problemu, żeby wejść. My już tu kiedyś byliśmy, a jak nie, to można zawsze się teleportować do górnego obozu. Dobra. Sklep z zaopatrzeniem. W ogóle potrzebuję nóż bojowy. Bo wiele rzeczy muszę nim zrobić. Ej, miło cię znowu widzieć. Jeśli znalazłaś więcej złota, mam dla ciebie sprzęt. Zdaje się, że jeszcze o nas nie wiedzą, ale bądź dyskretna, dobra? Mig do pistoletu to w sumie by się przydał. Ale czy ty tu masz... Nie masz tego.
Dobra. Więc niestety mi nie możesz w tej chwili pomóc. Gdzie mam się udać? Tam, na górę. To myślę, że tędy chyba. Dokładnie. Twoi ludzie zawiedli. Trójca zaczyna się niepokoić. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. Hej! Siema? Laro, ocknij się, żyjesz? Co? Ach, dzięki Bogu. Anna, co ty tu robisz? Nie wiem, nie pamiętam. Laro, co się tu dzieje? Boję się. Strasznie mi przykro. Nie, pomyślałam, że trafię do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Och, nie, Laro. Ostrzegałam cię. Czegokolwiek potrzebują, daj im to! To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. Będzie trójkąt? Nie dotykaj jej! Proszę, nie! Gadaj! Nie! Nie, sukinsyno! Gdzie jest boskie źródło? Proszę! Przestań! Nie wiem, gdzie jest! Wystarczy. Naprawdę nie wie. Wiedziałem, że coś tu nie gra. Co? Ty... Nie. Jesteś z nimi? Nie wierzę w to. Ty szma! To. Nie mogłaś odpuścić. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens. My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa trójca! Odmawiasz? A jak ci się kurwa zdaje? Powiedz mi, Anno. Trójca zwerbowała cię zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem, czy dopiero później? Kochałam Richarda. Ale był zaślepionym idealistą. I to go zniszczy. Ciebie też to zniszczy. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała, przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. Koniec tej zabawy. Nie. Jeszcze nie. Nieźle.
ty i ja. Możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym, Laro. Może ona jest po naszej stronie jednak. To jeszcze nie koniec. Sukisem! Może nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? Nieważne. Długo tu nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem, kim jesteś ani co tutaj robisz. Przykro mi, ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Beze mnie daleko nie uciekniesz. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. Co o nich wiesz? To sekta. Pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że realizują dzieło. Z tego, co widziałam, daleko im do świętości. Co masz zamiar z tym zrobić? Rozjebać tę ścianę? Coś wymyślę. Ostrożnie. Pewnie to usłyszeli. Tym bardziej trzeba się stąd wynieść. Zanim życie z tego pomieszczenia, wejdę do pomieszczenia, gdzie są moje broni itp. itd. Zawsze tak jest. Lina! Łuk z liną. W końcu. Nie, ale znalazłam coś, co może się przydać. Nareszcie, łuk z liną. Dobra, wnioskuję, że muszę wrócić w tą dziurę. Ostrożnie. Nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Ostrożnie. Ziomek, tu nie ma szans już w tej chwili, no ostrożnie. Szukają teraz, co ty. Nie możemy tego oddać. Udało się. Możesz wyjść na zewnątrz? Jasne. Czekaj. Wypuść mnie. Mogę ci pomóc. Nie mogę ci zaufać. Nie musimy być wrogami. Teraz to rozumiem. Podejrzewam, że ty również. Lepiej pracuje mi się samej. Znam teren. Wiem, gdzie co jest. Szybko się uczę. Dobra, wypuśćmy go, ej. Wątpię. Mogę ci zaoferować coś cenniejszego. Wiem, czego szukacie wy wszyscy. No wypuść go, Boże. Koleś wydaje się spoko, a poza tym siedzi w tym samym pierdlu, co tam. Zamknięty przez tych samych, nie? No. Dziękuję. Jestem Jacob. Lara. Weź to. Gdybyśmy mieli się rozdzielić. Ej, daj mi to zlutować. Ej, tu może być coś ciekawego. To spojrzenie było dziwne. Musimy stąd iść. Lada chwila będzie tędy przechodzić patrol. Wiesz, jak się stąd wydostać? Moment, ziomek. Lutuję. Miałem to. Zaatakowaliśmy dolinę niespełna 24 godziny temu. Oczekiwałem oporu i nie zawiodłem się. Nie ma chwały bez walki, nie ma celu bez cierpienia.
To trudne wnioski, jakie wyciągnąłem za młodu. Ludzie z Doliny sądzą, że pokonają nas, ale im bardziej zacięcie walczą, tym większa moja determinacja. Nie robiliby z siebie męczenników w obronie niczego. Nie opieraliby się torturom. Oni mają wiarę, szanuję to, ale są po niewłaściwej stronie. Walka dobiega końca. Boskie źródło jest blisko. Wkrótce nastanie nowy, lepszy czas na zapoznanie się z tym miejscem. Srebrna papierośnica. Zdaje się, że przetrwała wojnę. To prawdopodobne. To prawda. Jest to prawdopodobne, dość prawdopodobne. Ile czasu spędziłeś w tej celi? Wystarczająco dużo, by dowiedzieć się, że Konstantin nie spocznie, dopóki nie znajdzie tego, czego szuka. Boskiego źródła? Jest tutaj? Zaufanie musi działać w obie strony. Co to jest? To lekcja historii. To miejsce nosi różne blizny. W końcu ujawniłam moją zdradę. Laraz naprawdę. Ogarnęła mnie dziwna mieszanka uczuć. Jest wśród nich żal. Żal za częścią mnie, którą zostawiłam w sali tortur. Ale jest coś więcej. Wiem, że zdaniem Konstantina obcowanie z Croftami pozbawiło mnie siły. Myli się jednak. To nie słabość. To nowy rodzaj determinacji. Wiem, że Lord Croft był inteligentny. Wiem, że jego córka kryje tajemnicę. Jako sojusznik będzie nieoceniona. Jako wróg przysporzy kłopotów. Zadbam, aby arogancja Konstantina nie zawładnęła nim przy konfrontacji z Larą. To był obóz pracy. Sowieci przywozili tu więźniów do pracy w kopalniach. Nawet tego było nie pomagało. Porywali ludzi z wioski, odbierali dzieci, matki, zmuszali niewolniczych pracy. Boże, to musiało być straszne. Ci, którym udało się przeżyć, mogliby wiele opowiedzieć. Największe szanse powodzenia ma ucieczka przez starą stację rozrządową. A co potem? Moja wioska jest w dolinie, po drugiej stronie góry. Tam będziemy bezpieczni. To starożytne artefakty. Co tutaj znaleźli? Ich trzeba było o to zapytać. Musimy iść. Nie jesteśmy tutaj bezpieczni. To nie wygląda na pracę w kopalni. Raczej na wykopaliska. Możliwe. Kopali wszędzie. Gdzie tylko wywęszyli jakiś zysk. No dobra, wnioskuję, że już wszystkie te zdjęcia przejrzeliśmy. Możemy iść dalej. Jest kolejna skrzynka. Zasób surowców jest pełny, no fajnie. Powiem tak, trochę ich tu jest i walkę z nimi zobaczycie już w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i na razie.